Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Pan Krzysztof Rodak, 9359. Czy jesteś za zmianą ustawy o obronie ojczyzny i wprowadzeniem zapisu, że politycy, którzy działaniami powodują zaistnienie sytuacji wojennej czy wręcz wojny, w pierwszej kolejności są mobilizowani do służby w jednostkach pierwszego rzutu bojowego? Czy dzieci takich polityków także są mobilizowane i z urzędu mają zakaz opuszczania terenu kraju, stanowiąc naturalną rezerwę osób przewidzianych do działań wojskowych? Wie pan, no wprowadzenie takiego zapisu, jaki pan proponuje, to jest kolejny prawny bubel. Ja się domyślam, o co panu chodziło, tylko że za pięknymi hasłami kryje się złowroga treść, bo wie pan, jak pan sobie wyobraża wprowadzenie zapisu politycy, którzy działaniami powodują zaistnienie sytuacji wojennej? No to trzeba byłoby wtedy wskazywać palcem po imieniu tych polityków, a każdy z nich by oczywiście tłumaczył, nie, no ja nie, ja działałem na rzecz pokoju i tak dalej. I to byłby znowu kolejny bezsensowny pasus prawny, który powodowałby więcej szkody niż pożytku, bo większość tych absurdów polskiego życia publicznego wynika właśnie z fatalnych zapisów ustawy. No, panu chodzi o to, żeby politycy, którzy nas wciągają do wojny, w pierwszej kolejności sami w tej wojnie uczestniczyli, oni i ich dzieci. No, niech pan zwróci uwagę, panie Krzysztof Rodak, że jest w Polsce szereg wyjątków przewidzianych dla tych, którzy się chcą wymigać od służby wojskowej. Na przykład trzeba tam udowodnić, że tam praca z jakiejś organizacji, czy współpraca z jakąś organizacją, to jest szczególnie pożyteczna społecznie. I to mi się wydaje, że jest taka właśnie furtka dla dzieci polityków, bo wtedy oni by sobie pozałatwiali zaświadczenia, że tam się zajmują jakąś pracą szczególnie pożyteczną społecznie i nie podlegają mobilizacji. To tak samo jak w czasie tej nieszczęsnej pandemii można było wszystko robić, każde łajdactwo, tylko trzeba to było wytłumaczyć walką z COVID-em i tutaj mamy to samo, że można będzie to prawo obejść, tylko trzeba będzie wtedy wykazać, że się pełni jakąś szczególnie ważną funkcję społeczną i nie podlega się mobilizacji. I to właśnie jest rozwiązanie dla dzieci polityków. No, ja bym oczywiście to zniósł, jeżeli już, żeby nie można było wtedy się chować za zasłoną jakiegoś papierka fikcyjnego. Natomiast no, wprowadzenie, wie pan, takiego przepisu, że politycy, którzy działaniami powodują zaistnienie sytuacji wojennej, no to by był przepis martwy, no bo mówię, bo tych polityków ktoś by musiał wtedy wskazać z imienia i nazwiska. Natomiast główny kierunek pańskiego myślenia jest oczywiście dobry, tylko nierealny, bo no nie ma sprawiedliwości w polityce i ci, którzy teraz powodują to zaistnienie sytuacji wojennej, tak jak pan to tutaj określa, to sami przecież jak już wojna się będzie zbliżać, to wezmą i uciekną przed wprowadzeniem jakiejś mobilizacji albo zamknięciem granic, albo czymś takim. Także nie jestem zwolennikiem wprowadzania kolejnych absurdalnych przepisów, nawet jak stoją za nimi szczytne idee. Jestem zwolennikiem normalnej polityki i nie mieszania się do wojny. Abuser 1216. Panie Leszku, jak radzi pan sobie z hejtem? Wie pan co, no radzę sobie metodą Jerzego Urbana, to znaczy mam to w dupie. Ja wiem, że każdy, kto w Polsce funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to się naraża na hejt. Natomiast ja się tym nie przejmuję. Ja też się narażam na taki hejt. I wie pan, no za co mam zrobić innego? No jeżeli ktoś anonimowo sobie pod moimi tam podcastami czy na jakichś forach wylewa na mnie fekalia, no to niechże sobie wylewa, no to wolność słowa polega też na prawie do mówienia bzdur. Ja jestem akurat zwolennikiem wolności słowa. Zresztą mam wrażenie, że część tych troli, którzy przeciwko mnie hejtują w internecie, to są ludzie opłacani. No to widać zresztą nie tylko po poziomie intelektualnym tych wpisów. No i na koniec muszę panu powiedzieć, że jest taka mądrość, chyba Seneki, ale już nie pamiętam, który powiedział, że nie ma większego wstydu niż kiedy głupcy nas chwalą. W związku z tym ja się bardzo cieszę, że wielu mnie tam wylewa na mnie swoje żale, bo jakby ci, którzy tam mnie obrażają na poziomie intelektualnym poniżej depresji, mnie chwalili, no to byłby problem. Także nie przejmuję się tym specjalnie.
Wszyscy WON 09. Czy jest pan za wprowadzeniem ustawodawstwa, że osoby nieposiadające polskich przodków do 3 pokoleń wstecz mają zakaz pełnienia funkcji publicznych? I nie chodzi mi tu o żaden rasizm, antysemityzm czy ksenofobię, ale o to, aby w Polsce faktycznie rządzili Polacy, a z reguły 3. lub 4. pokolenie jest już spolonizowane. Wie pan, no to był kiedyś taki facet, nazywał się Himmler, który doszedł do wniosku, że on będzie tworzył specjalnie wierne oddziały złożone z samej Aryjczyków czystej krwi i tam badał kandydatów do SS do 6 pokoleń w tył. No to wie pan, jeżeli mamy to, to pan próbuje robić coś takiego samego i takie rzeczy się nigdy nie sprawdzają, no bo jeżeli byśmy wprowadzili te 3 pokolenia, no to 3 pokolenia wstecz, jakby pan to badał, wie pan, trzeba byłoby z jednej strony powołać jakąś komisję archiwalną, która by sprawdzała tam tych przodków do kilku pokoleń wstecz, a z drugiej strony powołać jakieś ciało, które by to oceniało, więc znowu zaraz byłaby awantura polsko-polska i ten przepis, który pan chce wprowadzić, on byłby sprzeczny z zasadą równości, no bo jeżeli ja, który miałem, prawda, ojca w Solidarności, miałbym prawo startować w wyborów, a ktoś, kto miał ojca w SB, nie, no byłaby to niesprawiedliwość, przyzna pan, prawda? Poza tym ja jestem przeciwnikiem obarczania dzieci winą za grzechy rodziców, a wielu ludzi się często odżegnywało, wielu przyzwoitych ludzi wywodziło się z paskudnych rodzin. No weźmy na przykład świętej pamięci posła Konstantego Miodowicza. On miał bardzo ładną kartę opozycyjną w czasach PRL-u, a jego ojciec Alfred Miodowicz był przecież betonowym komunistą i szefem tego OPZZ-u czerwonego. Więc takie wpisywanie, że tam, żeby mieć władzę, to trzeba udowodnić, że się tam 3 pokolenia do przodu było z polskiej rodziny, typowo polskie, jeszcze trzeba było oceniać, kto to jest prawdziwy Polak. Nie, to zdecydowanie nie. Ja raczej bym, wie pan, poszedł w tą stronę, żeby postawić kryteria majątkowe i kryteria wykształcenia dla kandydatów do służby publicznej. Tylko widzi pan, te kryteria są dlatego ciężkie do weryfikacji, że no jakbyśmy postawili kryteria na przykład wykształcenia, no to byśmy mieli takie afery jak Collegium Humanum razy 10. Zaraz ktoś by sobie otworzył dowolną szkołę i wydawał tam dyplomy magistrów albo doktorów, albo profesorów, etc., etc. Zakaz, no, jakiś cenzus majątkowy, no też jest kwestią podejrzaną, no bo ktoś wtedy ma majątek przejęty na przykład po tatusiu, który się nakradł w aferze FOS, no to jest niezależny majątkowo, no ale to nie można powiedzieć, żeby to była fortuna zbudowana ciężką pracą, a znowu jak wprowadzimy taki przepis, że fortuna ma być zdobyta ciężką pracą, to zaraz trzeba będzie znaleźć kogoś, kto będzie oceniał, o, ty ciężką pracą się dorobiłeś, a ty nie, ty jesteś łajdak, z ciebie weźmiemy do polityki, a ciebie nie, to zaraz by bezpieka przecież zwerbowała tych, którzy by oceniali i szliby tylko odpowiednio pozytywnie zweryfikowani. Wie pan, ja jednak jestem zwolennikiem prostego prawa i jak każdy ma prawo startować w wyborach, no to niechże każdy startuje. Natomiast problemem to nie są ci, którzy startują w wyborach. Problemem są ci, którzy głosują, bo jeżeli ja widzę, że w Warszawie 60% mieszkańców popiera psychola Trzaskowskiego po tym, co on robi w komunikacji, no to serce aż boli. Także to tu jest przyczyna, bo im więcej takich będzie pan, panie wszyscy WON, wprowadzał przepisów, to tym pan bardziej ośmieszy w ogóle prawo, zwłaszcza takie trzecie lub czwarte pokolenie, prawda, musi być spolonizowane i tak dalej. Nie, no to bądźmy poważni. Pytanie drugie od pana Wszyscy WON. Jak zmienić mentalność Polaków, aby przestali głosować na popis z przystawkami? No, wie pan co? Przede wszystkim trzeba poczekać, mi się wydaje, bo jak słusznie zauważył kiedyś Korwin-Mikke, to łatwiej jest wyciągnąć ludzi z socjalizmu niż socjalizm z ludzi. Ludzie, którzy przez 45 lat byli wychowywani w komunizmie, potem w naturalny sposób głosowali na komunistów. Komuniści rządzili, ich elektorat zaczął wymierać, więc komuniści się przepoczwarzyli w jakąś nową lewicę, tam, prawda, pana Zandberga, czy w tych Rainbow Jastych, pana Biedronia, etc. No, my też musi zacząć decydować o Polsce nowe pokolenie, w którym to wykształcą się jakieś elity, czyli pokolenie moje i młodsze, i żeby oni się oderwali mentalnie od postkomunizmu, no bo przecież co, no nie można wykonywać syzyfową pracę
i tłumaczyć ludziom, nie głosujcie na PO czy nie głosujcie na PiS, no to przynosi często efekty odwrotne od zamierzonych. No bardzo ciężko jest ludzi przekonać do zmiany sposobu myślenia. Z którymi poglądami Grzegorza Brauna się pan nie zgadza? Wie pan, myślę, że przede wszystkim ja uważam, widzę większe zagrożenie w działalnościach obcych agentur niż Grzegorz Braun i ja bym tych kwestii nie bagatelizował, tak jak on to często robi. A druga rzecz, że nie po drodze mi z niektórymi ludźmi, którzy się tam próbują zakręcić wokół Grzegorza Brauna, na przykład z panem Olszańskim, czy Jabłonowskim, czy jakoś tam nazywa pseudonim Jaszczur. Także tyle. Ultima Thule 1000. Czy popierasz współpracę Brauna z takimi osobami jak Gryguć, Sykulski, Panasiuk, Olszański? Z Sykulskim tak. Ja znam i cenię Leszka Sykulskiego, natomiast ja się z wieloma jego poglądami nie zgadzam. Z Olszańskim nie, bo to uważam jest jakaś patologia zupełna. Facet, który nagrywa na swoim podcaście, jak tam śpiewa hitlerowskie piosenki, albo który tam pali dokumenty żydowskie, to jest prowokator. I trzeba się od takich ludzi trzymać z daleka. Już nie ma żadnego powodu, żeby hitlerowskie piosenki wyśpiewywać nazistowskie na swoim kanale na YouTubie. To trzeba mieć nierówno pod sufitem. Czy popierasz zniesienie wieku zgody oraz odebranie praw wyborczych kobietom? No wie pan, jeżeli mamy równość wobec prawa, no to nie można nikomu odbierać praw wyborczych, to jest jasne. Czy ja akurat mogę pana zaskoczę, bo ja nie jestem jakimś specjalnym fanem demokracji i gdybyśmy mówili, że trzeba odebrać prawa wyborcze kobietom, to należałoby również je odebrać mężczyznom. Natomiast ja zasadniczo nie jestem zwolennikiem demokracji, bo demokracja zawsze prowadzi do głupoty, co teraz widać szczególnie, i do tego, że większość narzuca swoje prawa mniejszości, więc wolałbym zlikwidować demokrację i wprowadzić na jej miejsce jakąś na przykład monarchię albo cokolwiek innego, w którym obowiązywałyby przywiązania do takich trzech wartości: wolność, własność, sprawiedliwość, bo to jest potrzebne. I pytanie, czy ja popieram zniesienie wieku zgody? No ja, szczerze powiedziawszy, z jednej strony jestem za ochroną małoletnich, z drugiej strony widzę, ile patologii z tego co wynika, z tej całej polityki państwa z tym związanej, więc ja akurat zachowałbym ten przepis w kodeksie karnym, który penalizuje współżycie z osobą poniżej lat 15, bo nie widzę powodu, żeby go usuwać. User VG5X6IL2K. Ależ pytanie. Czy obok fali samobójstw związanych z dyrektywą konfiskacyjną możemy się spodziewać fali zemsty na politykach i działaczach wdrażających Zielony Ład? Wie pan, nie sądzę. Dlatego, że jakiej zemsty by pan chciał? Jeżeli by doszło do jakichś aktów wandalizmu, że na przykład rolnicy by podpalili kancelarię premiera albo coś takiego, to zaraz by ruszyła bezpieka przeciwko nim i całe organy państwowe, bo oni by zostali przedstawieni wtedy jako bandyci i terroryści. Zresztą moim zdaniem, jak sobie rząd nie będzie z nimi radził, jak te protesty będą już prowadzić do tego, że rząd zacznie tracić poparcie, to rząd się posunie do jakiejś prowokacji i żeby spacyfikować te bunty. Natomiast Zielony Ład jest groźny, ale receptą na Zielony Ład jest po prostu polexit. W jaki sposób zeroemisyjna armia europejska będzie odpierała wrogie ataki? Myślę, proszę pana, że będzie to robione z pomocą sztabu biurokratów i niezawisłych sędziów. To znaczy niezawisły sąd zabroni Putinowi najeżdżać na Polskę i wyda nawet postanowienie w tej sprawie, któremu zostanie od razu nadana klauzula prawomocności, a armia europejska będzie sobie uruchamiać swoje tam nieemisyjne czołgi czy nieemisyjne bombowce, jeżeli w ogóle one zostaną wyprodukowane w nieemisyjnych zakładach wojskowych. Więc myślę, że tak to nastąpi. Także skutek tego będzie taki, że napastnicy, na przykład rosyjscy, śmiechem rykną, jak to zobaczą, i może ze śmiechu umrą. I może to jest jakaś nowa strategia obrony, że się, prawda, spowoduje to, że napastnik rosyjski ze śmiechu umrze, jak mu zeroemisyjna armia pogrozi tym, że,
że prawda, elektryczne czołgi będą tam jeździć po polach i niezawisłe sądy zakażą na przykład aktu agresji. Arla, czy to prawda, że Polska przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych? Jeśli tak, to chyba dobrze, prawda? Co pan sądzi? Pozdrawiam serdecznie. Wie pani, inwestycje zagraniczne to jest temat dyskusji, który ma dwa końce, bo z jednej strony, jeżeli do nas przyjeżdża kapitał, to ma to sporo dobrych stron, ale pod warunkiem, że ten kapitał nie ma prawnych możliwości niszczenia naszych firm, a to się w Polsce dzieje, bo patologia tego systemu otwarcia na inwestycje w Polsce powoduje to, że myśmy otwarli się na zachodnie korporacje, które tu robią co chcą, a kosztem niszczenia naszej gospodarki, naszych przedsiębiorstw, naszych jednoosobowych działalności gospodarczych. To jest patologia. Druga kwestia jest taka, że myśmy wyprzedali po PRL-u zachodnim inwestorom większość swoich tak zwanych sreber rodowych i niech pani zwróci uwagę, że dzisiaj cały handel jest w obcych rękach, prawda, bo wszystkie sieci, no poza Dino to jest, czy może Topazem jeszcze, to są, przynajmniej te najważniejsze, to są w obcych rękach, że przemysł de facto też żeśmy wyprzedali, prawda, i mamy jeszcze swoje rolnictwo, które rząd usiłuje zgnoić. I ja bym, szczerze powiedziawszy, to zmienił w taki sposób, żeby Polska nie była rajem dla zachodnich korporacji, z których pożytek nie jest taki wielki, skoro podatków nie płacą, prawda? To ja, mam jednoosobową firmę, płacę większe podatki niż niejedna korporacja, która jest zwolniona z podatków. My jednak powinniśmy mieć swoje rolnictwo, polskie rolnictwo, powinniśmy mieć polski przemysł, także zbrojeniowy, ale w ogóle polski przemysł i powinniśmy mieć polski handel, a myśmy i handel, i przemysł stracili przez głupotę i korupcję rządów po 90 roku. Natomiast ja pani powiem co innego, że ja bardziej byłbym za tym, żeby otworzyć polski sektor bankowy i zrobić z Polski raj podatkowy. To jest szczególnie dobre teraz, w momencie, kiedy te opresje fiskalne w krajach tak zwanych zachodnich, już prześcigają wyobraźnię nawet samego Orwella. Ja bym otworzył polski sektor bankowy na wszystkich tych ludzi, którzy chcą uciec z pieniędzmi od pazernych rządów w Niemczech, we Francji i tak dalej, żeby mogli te pieniądze tutaj przywozić, trzymać bezpiecznie i zagwarantowałbym im tajemnicę bankową, taka jaka kiedyś była w Szwajcarii, czy w Luksemburgu, czy w Liechtensteinie, że o tym, jakie są ich pieniądze, kto tu trzyma pieniądze, to poza samym właścicielem pieniędzy i bankiem to może wiedzieć Pan Bóg i w bardzo wąskich przypadkach jakieś organy państwowe, które nie powinny tego przekazywać na zewnątrz, takich informacji. I to by miało trzy bardzo pozytywne skutki. Otóż po pierwsze, że zapełniłoby nasze banki pieniędzmi i te banki, będąc zmuszone do bezpiecznego przetrzymywania pieniędzy i wypłacania właścicielom tych pieniędzy odsetek, natychmiast by zaczęły dawać bardzo tanie kredyty, które by pobudziły gospodarkę, prawda? Bo młodzi, prężni, dynamiczni ludzie mieliby skąd brać kredyty na rozwój swoich firm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że to by dało nam bardzo stabilny system bankowy i ogromne zaufanie do Polski, ale trzecia sprawa to byłoby też wielkim, kapitalnym sposobem na zapewnienie nam bezpieczeństwa, bo nikt nie zaatakowałby militarnie państwa, w którym byłyby ogromne pieniądze jego obywateli. Na przykład gdyby w polskich bankach były pieniądze rozmaitych, bogatych ludzi, to oni zawsze mieliby swoje możliwości lobbowania w rządzie, który chciałby na Polskę napaść, żeby tego nie robić. Także ja bym w taki sposób to zrobił. I to są wszystkie pytania na dzień dzisiejszy. Także dziękuję serdecznie. Trochę ich mniej, bo wyjątkowo wcześnie dzisiaj w tym tygodniu odpowiadam na te pytania, ale zachęcam Państwa do zadawania mi pytań. Na wszystkie będę się starał odpowiadać. Jak zwykle zachęcam Państwa do zakupu moich książek. Książka Zabić komendanta o kulisach śmierci generała Marka Papały. Książka, która przedstawia kulisy tej jednej z najgłośniejszych zbrodni lat
ostatniego czasu. Książka, bez której się nie da zrozumieć postkomunizmu. Książka, którą będę sprzedawał również jako jedną z wielu swoich książek na targach książki patriotycznej 27 kwietnia w sobotę we Wrocławiu od 10 do 20 odbędą się targi książki z Aula Not przy ulicy Piłsudskiego 74. Będzie obok mnie zacne grono autorów: Stanisław Srokowski, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, pani dr Lucyna Kulińska, profesor Adam Wielomski z żoną, Tomasz Sommer, profesor Jerzy Robert Nowak, Piotr Heszen, Andrzej Zapołowski się zapowiedział, Tomasz Łysiak, Tadeusz Płużański i mam nadzieję jeszcze inni. Dołączają też do nas kolejni wydawcy: Freedom Media, Wektory, Prohibita, kolegi Pawła Toboły-Pertkiewicza. Także zapraszam serdecznie wszystkich. Do zobaczenia.